spełnił się koszmar Orwella z roku 1984. Śledzi nas powszechny system szpiegowania. Podglądani i podsłuchiwani są wszyscy, którzy korzystają z internetu lub telefonów komórkowych. Jesteśmy bardzo blisko tego, żeby przetwarzać wszystkie informacje wytwarzane przez człowieka, uważa Ira Gashant, były szef Centralnego Działu Technicznego CIA. Wywiad amerykański potrafi także przejąć pełną kontrolę nad sprzętem niemal każdego użytkownika internetu. System ten ujawnił Edward Snowden. Recently, we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance, watching everything we do. Great Britain's George Orwell warned us of the danger of this kind of information. The types of collection in the book, microphones and video cameras, TVs that watch us, are nothing compared to what we have available today. We have sensors in our pockets that track us everywhere we go. Think about what this means for the privacy of the average person. A child born today will grow up with no conception of privacy at all. Snowden tworzył ten system dla wywiadu, ale wyrzuty sumienia skłoniły go do zdrady jednej z największych tajemnic Stanów Zjednoczonych. Wyjaśnia to w książce, która właśnie wyszła w wielu krajach świata. System powszechnego szpiegowania używany jest przez chiński rząd, który z lubością ocenia swoich obywateli. Twój niski wynik oznacza zakaz korzystania z szybkich kolei czy samolotów. Twoje dzieci nie mają wstępu do najlepszych szkół. Punkty zbierasz za donoszenie. Między innymi na wyznawców religii zakazanych czy na dłużników, których system rozpozna w promieniu pół kilometra od ciebie. Wysokim wynikiem możesz pochwalić się również w serwisach randkowych, ale jeśli masz niskie wyniki, to zobaczysz swoją twarz w kinach i na ekranach ulicznych. Złe wyniki znajomych także utrudnią ci dostęp do zawodów, pożyczek bankowych i wiz wyjazdowych. Kto ma złe towarzystwo, ten nie może być dobry. Twoje życie stało się dla rządu otwartą księgą. Unia Europejska stara się zapobiec takiemu szpiegostwu. Wydała rozporządzenie RODO mówiące, że dane osobowe należą do tego, którego dotyczą. Jednak w Ameryce należą do tego, kto je przechowuje, czyli do państwa i wielkich korporacji. Czy Edward Snowden jest ikoną walki o wolność człowieka, czy zdrajcą państwa? Powstała nowa forma gospodarki – kapitalizm nadzoru. Dane osobowe są surowcem o większej wartości niż ropa naftowa. Jest to ślad każdego naszego ruchu w internecie, a produktem jest przewidywanie na tej podstawie zachowań. Facebook sprzedał takie dane ponad 50 firmom. Dostał za to karę 5 miliardów dolarów. Rynek danych osobowych jest wykorzystywany nie tylko dla reklamy towarów. Także wpływa na nasze opinie i zachowania. Pogłębia nierówności społeczne. Z jednej strony są wielkie korporacje i wąska klasa specjalistów przetwarzania danych. Mają pieniądze i mogą praktycznie kierować nas dokąd chcą. Z drugiej strony są masy, nieświadome jak wielkim ulegają manipulacjom. 2/3 ludzi bardziej ufa wyszukiwarkom w sieci niż tradycyjnym mediom. Firmom technologicznym nie chodzi tylko o sprzedaż towarów przez trafną reklamę. Chcą też przebudować społeczeństwo na swą modłę, według swoich planów. Google buduje w Kanadzie inteligentne miasto Google City. Planuje podłączyć do sieci 4 miliardy ludzi przy pomocy balonów w odległych zakątkach globu. Facebook zamierza używać dronów. Wizjoner Elon Musk ma projekt użycia ponad 4000 satelitów, żeby zapewnić powszechny dostęp do internetu szerokopasmowego. Technoprorocy mówią, że pracują dla dobra rodzaju ludzkiego. Czy tylko o to im chodzi? Może to kolonizacja świata przez gigantów Doliny Krzemowej w Kalifornii. Powstaje ład globalny, którego skutki nie są w pełni znane. 20 lat temu także mało kto przewidywał, jak internet zmieni dzisiaj świat. Pojawiła się technologia, która wypiera państwo. System tworzą ludzie i podmioty, które sobie nie ufają. Do tej pory państwo gwarantowało wykonanie umów. A obecnie robi to technologia łańcucha bloków. Jest to rodzaj otwartej księgowości. Wpisów nie można zmienić ani sfałszować, gdyż są przetwarzane we wszystkich komputerach sieci. Można tu bezpiecznie wymieniać pieniądze, dokumenty i inne aktywa między partnerami, którzy się nie znają. W tym systemie krąży pieniądz cyfrowy – Bitcoin. Tworzenie pieniądza było wyłącznym prawem banku centralnego. Teraz ma je każdy.
trwa walka o władzę między korporacjami technologicznymi a państwem. Kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Elizabeth Warren, chce podzielić korporacje na mniejsze, bo dławią konkurencję. A po rewelacjach Snowdena firmy technologiczne odmówiły wywiadowi amerykańskiemu tajnego dostępu do swych sieci. 100 lat temu państwo w Ameryce rozbiło monopole. A kto dzisiaj wygra walkę, skoro została zagrożona sama demokracja przez cyfrowe manipulacje obywatelami? Wolna wola stanowi istotę demokracji. Kapitalizm nadzoru odbiera ludziom wolność, zawężając im pole wyboru według swych interesów.